Witam Was tutaj, Rzeszczem Awizonosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Portal Beach Construction. Dziś mamy ankietę, tak nietypowo, w Portal Beach Construction, a mianowicie ostatni odcinek z tej serii. Czy chcielibyście go zobaczyć jako live'a, czy jako zwykły odcinek? Pytanie do Was, pytanie zależy od Was. Jaki to będzie odcinek? Ankieta się również Wam pojawiła. Zaczynamy! Hello, and welcome back to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Your first task is to build a bridge so that a test vehicle can reach the test chamber exit. And you are hibernating. Nie, dobra, no to lecimy dalej. Niestety, tak jak widzicie, komora jest już gotowa. No to ja już nie będę tutaj względnie Wam pokazywać. My mieliśmy ją zrobić dokładnie odcinek temu. Ja Wam teraz puszczę wszystkie samochodziki. Ja, mi się udało to zrobić. Możecie zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. To mamy trzy kostki, które muszą spaść na dół w odpowiednie miejsca. Jedno w jeden przycisk, drugi przycisk. Przy okazji spadają dwie kostki na sam dół, odbijają się od siebie i samochodziki muszą przejechać dalej i nie przejeżdżają. Bo prawdopodobnie, czekajcie, load construction, może to będzie to? Czekajcie, zobaczmy jeszcze raz, tak, to chyba będzie to, ponieważ coś tu popsułem przed chwilą i kliknąłem, żeby, chciałem zobaczyć, czy będzie się dało Wam otworzyć mniej więcej to, co dobiłem, ale no niestety, czekajcie, właśnie wspomniałbym, zegarek trzeba włączyć. Okej, okay, dobra, uda się, widzę, że się uda. To mniej więcej tak to trzeba było zrobić. To Wam pokażę. Tutaj te kostki fajnie się odbijały. No i idziemy dalej. Tak, 55 komanda zrobiona, ale tak powiedzmy. Także przeskakujemy, od razu idziemy dalej. Tu będzie pogadanka z Gados, bo przed chwilą to patrzyłem, co tutaj się pojawi. I 56, no zbliżamy się do końca wielkimi krokami. Pogadanka z Glados. Co tu dalej jest? Okej, okay. Wyrzutnia. Przycisk. Tonięcie, podskakiwanie, dużo portali i jeszcze coś. The brave vehicle drivers have nearly completed every test. Their virtuous sacrifices will be remembered when testing is complete. Pamięć samochodzików jest już prawie kompletna dla wszystkich testów? Co? I coś tam otworzy się. Nie wiem, nie zrozumiałem tego. Ale jedno jest pewne. To nie będzie normalny test. Ale nie podałem się ten test. O kurczę. Widzicie, co trzeba tu zrobić? Jeszcze raz Wam pokażę. Słuchajcie, samochodzik idzie i się odbija. Dobra, zobaczmy, dokąd samochodzik się odbija. Jeszcze raz. Okej, okay, zapraszam Was na timelapse, to chwilę potrwa. No dobrze, no i co tutaj by zbędnie mówić? Lecimy dalej z Portal Beach Construction. Dzisiaj od razu mogę powiedzieć, bo ja już nagrałem ten odcinek, to jest, jak mówicie, tekst, dźwięk nagrywany później, że dzisiaj przerobimy parę poziomów. Konkretnie zostaną nam 3 i pomysł jest taki, że albo jeżeli zagłosujecie na film na live'a, pamiętam, przypominam o ankiecie, żebyście zagłosowali, jeżeli wybierzecie opcję live, to dwa odcinki, dwie komory pojawią się w następnym odcinku i kolej, i później zostaną nam jedna, która będzie na jeden odcinek, ponieważ jak może zauważyliście, ostatnie komory bardzo długie robię. Na przykład tą komorę robię 37 minut. Tak, 37 minut i robię jedną komorę. To jest naprawdę długo. Z tego wszystkiego są timelapse, gdybym mam 5 urywanie, to byśmy mieli po jedną komorę max dziennie, a teraz innego byśmy po prostu się nie wydobili. Dlatego tak, ogólnie ta komoda była bardzo irytująca. Trwa jakiś mecz, może słyszycie w tle, ale dobra, nieważne, nieważne jest to. Ja tam się zbytnio meczami jakoś mnie to zbytnio nigdy nie interesowało. Kiedyś, kiedy będę stary, kiedy ja widzę, że będzie stary, to wtedy to może wiadomo, co to się stanie. Ale dobra, coś tam jeszcze.
Przy okazji wrzuciłem wam muzyczkę do tła. To nie jest muzyczka, bo musiałem przyspieszyć film jeszcze szybciej niż normalnie. A przy takim tempie już muzyczkę wycina. Jak widzicie, są tutaj naprawdę masa problemów. To i tak jak zobaczycie, że puszczę pierwszy samochodzik, to to wszystko i tak nie wypali. To nie wypali naprawdę to wszystko. Okej, dobra, tak. Ja tutaj próbowałem taką dziwną technikę. Nawet wy nie chcecie wiedzieć, jak to było irytujące, jak ten samochód czekaliśmy, jak ten samochodzik tutaj dojedzie. I tutaj do pełni szczęścia jest co innego zrobione. O, dokładnie. Trzeba wyburzyć to i trzeba po prostu wybić tutaj na początku ten samochodzik. I tak, już prawie zaliczył. Tu trzeba poprawić, aby on wleciał, wcisnął. I tak, teraz musimy zrobić, aby on tutaj się odbił tam, gdzie chcemy. Trochę ustawień tutaj trzeba. Tu trzeba naprawdę. To jest naprawdę masa ustawień. Trzeba to tak dobrze kręcać. To się tyle dzieje. To nie jest takie łatwe. Teraz rozwaliliśmy coś. Nie wiem co. Bo zaraz to chyba naprawię. Tak, naprawię. Naprawię. O, przy okazji, jeśli leci wam drugi utwór. No tu trochę jeszcze tych utworów będzie, bo. Widzicie, że prawie cały odcinek to dzisiaj ten timelapse. Tak, ja tylko na początku mówiłem, ok, czyli już do końca tego odcinka będę tylko stąd, dobra. To tak, to i po prostu jeden odcinek byłby na live, jeżeli zagłosujecie na tym, że był jeden odcinek, to tak czy siak będą jeszcze dwa odcinki, będzie po prostu jeden odcinek z dwóch komór i jeden odcinek z ostatniej komory, pewnie będzie tam krótszy, ale ostatnia komora sądzę, że będzie najtrudniejsza i że zasługuje na osobny odcinek, no bo to też będzie zakończenie i nie wiadomo, co tam się będzie działo. Nie będą napisy końcowe, których pewnie was nie będę tym męczyć, jednakże zawsze napisy końcowe ja oglądam do końca, więc nie, pewnie wy raczej nie. Znając życie, to nikt nie robi takich, ja. Czy w grach, czy w filmach, wszędzie ja oglądam do końca napisy, więc pewnie ja wam to może ewentualnie przyspieszę, jeżeli coś będzie na sam koniec, to pokażę. Tak, okej, dobra, chwila, ktoś do mnie idzie. Na szczęście to było nic ważnego, tak, nie macie takie déjà vu, jak to możliwe. Tak, teraz puszczamy te samochodziki i próbujemy wymyśleć tak, żeby w końcu one wpadły tam, gdzie my chcemy. Robię naprawdę tutaj bardzo różne techniki. Jednakże wynik końcowy, teraz zobaczycie, to jest zupełnie co innego niż to, jak kręciłem. Macie, o, dobrze, idziemy w dobrym kierunku, tylko musimy zrobić, żeby to się wszystko trzymało. Tak, to przyspieszenie to naprawdę fajnie wygląda, ale jak ja się przy tym męczyłem na żywo, to było naprawdę bardzo, ale to bardzo irytujące. Dobrze, lecą, jeszcze to nie jest to, ale zaraz się uda, mówię wam. Oj, witam was tutaj, wracam do was na antenę, next level, idziemy. Naprawdę, mówię wam tak, 37 minut miałem tą komorę, ale już się po prostu zawziąłem. I widzę, że my tu dzisiaj dużo nie pociągniemy, bo to jest six story. Dużo portali, przycisk. Okej. Widzę, że są te fantastyczne laserki, do których jest przycisk tu i tu. O Boże. Zapraszam was na kolejnego timelapse'a. No i dobrze, lecimy i teraz przez najbliższe kolejne 10 minut będę tylko ja wyłącznie z wami, więc mam opowiadać z wami o naprawdę różnych rzeczach. No i na przykład gdyby to był teraz live i bym mógł wyglądać takiego filmu, to pewnie bym coś byście wymyślili, jeszcze bym mógł jakieś pytania, czy coś, jakieś vlogi, takie tam właśnie, jak macie jakieś pytania takie konkretnie do mnie, to możecie pisać. Nie tego typu filmu, ale na ogół nie odpowiadać, tutaj mi napisać, żebym miał czym mówić, tak? To jest serio, tak? To mi się przyda. Tak, samego ostatniego trochę Pegasa już było. Natomiast kiedyś nie. City Skylines pojawi się następnego dnia. Jakoś to tam wymyślimy. Cities. A Warszawa na to tyle znam, to będzie się pojawiać mniej więcej tak w ciągu tygodnia bardziej, bo wtedy jeszcze bardziej rowerem, bo w ciągu weekendu, w nie jestem w Warszawie. Więc pójdźmy na układ, że po prostu w trakcie weekendów to mogę dać, ale to tak. To nie będzie na zielono. Tak. Ogólnie, zaraz zobaczycie, udało mi się w końcu odkryć, o co chodzi z tym pieniędzmi w grze. Tak. I to jest akurat cała nowość. Ale to powiem wam, jak do tego dojedziemy. Tak, robimy tutaj taki wielki, nie wiadomo co, taki
pomost, bo to już mało. Sobie trochę, że to nie będzie trzymać. To naprawdę to ma wyglądać ładnie, to ma wszystko trzymać, ale no, niestety. Te linki te dam tutaj mi tutaj. Tak, ja tutaj zaraz zrobiłem kompletnie. To jest naprawdę tyle, co tutaj wnosiłem rzeczy, jak to można wszystko ze sobą podłączać i tak. No tutaj nie chcę ci widzieć, ile tego tutaj było, film był naprawdę nie do przyjemny. Dla mnie po tym, jak ja to długo robiłem, wiem. Po prostu ja wam to dałem już, bo później musiałem się chwilę przewietrzyć i to zobaczyć z drugiej perspektywy. Tak, spróbujmy to zrobić od innej strony. Tak, to był inny pomysł. I robimy, łączymy i właśnie tutaj weszliśmy. Jest limit pieniędzy, które można wydać na jeden poziom. Dlatego teraz ja to wszystko usuwam, ponieważ doszliśmy do limitu. A mianowicie nasza konstrukcja była tak bardzo rozbudowana, że już nie mogliśmy nic więcej zrobić. I zbudowy mówię, że to coś jest złe. Ogólnie ten cały pilar na pośrodku jest złą alternatywą. Trzeba zrobić zupełnie coś innego. I właściwie to zobaczycie, co ja tutaj zrobiłem, bo to sobie posłaliśmy, usunęliśmy. Zapisałem to i od nowa lecimy jeszcze raz. I teraz już tak na poważnie wiem, jak to mniej więcej powinno wyglądać. No i lecimy jeszcze raz, bo tam weszliśmy do maksa. Możemy sobie spokojnie dotrzeć do czegoś innego. Łączymy wszystko ze sobą. I pytanie teraz musimy zrobić, żeby się jeszcze trzymało. Okej, przejechał. Dobrze, tu będziemy ogólnie te same logiki wywijać w powietrze, bo tak będziemy prościej, żeby nie robić cały koncert. Tak, jeszcze trzymaj. I tutaj zrobimy, żeby jakoś tak ładnie się złapał. Przecież przejdzie. Ok, teraz z tego niebieskiego portalu musi dolecieć do tego. Dobra, to jeszcze zróbmy. Przylecieć. Dobra, teraz stąd musimy sobie wyrzucić w drugą stronę. Tak. I dobra, to tak nie wyleciałaś. Trzeba jakoś to zrobić. Ok, tu przychodzi zmiany do tego czerwonego portala. I ten zielony łapać. Zielony. Chodzi ci to po prostu. Tam ślinkę trochę wystawiam. O, przychodzę. Linka. To było bardzo dużo innego, żeby w ogóle korzystać. Tak, tutaj jest źle. Tutaj, no, ta linka to musi być. Tak, tu sobie to podłączałem, ale tak, w taki sposób, tak, tu już słyszycie ulubiony utwór do time-lapsów ze Siska, więc abrakadabra. Nie wiem, to nie jest tak. To jest bez nocy z moich filmów, bo to widziałem w fazie pójścia, ale mam zamiar przejrzeć nową muzykę z YouTube'a. Coś było jeszcze innego niż to zawsze. Dobrze, udało mi się tam to zrobić. Zresztą zrobić, żeby te samochody wyjechały tutaj, żeby był fajny, żeby było wszystko fajne. Tak, tutaj sobie włączymy i jeszcze jeden problem, bo to jest zbyt bardzo duże. Jeszcze raz. Zrobimy sobie tak, żeby nie trzeba było robić tego masywnego. Okej, okay, tu powiedzmy linki. Łączymy linki i tutaj też możemy sobie połączyć. Okej, okay, słyszę, że jest przerwa w meczu, bo to nie jest dobra wiadomość, bo będą mi się teraz tutaj drzeć. No i a później mówię, że ja za głośno mówię, jak zaczynam mówić do mikrofonu głośniej. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że się jeszcze włączy, uda coś pograć. Bo tutaj coś się to zaczęło rozwalać, więc tutaj musi być jeszcze więcej linek. Okej, okay, dobra, tutaj się nie udało coś. Znowu się zatrzymał, serio. O, wyrzućmy go dalej, będzie fajna. Tak, dobra. I teraz to naprawdę przy tym chwilę posiedzimy. Bo ja naprawdę to chwilę trwało, zanim nie wymyśliłem, jak to zrobić tutaj. Jak to wszystko tu powoli łączać. No nie, to nie będzie też tak. Nie. Jeszcze nie doszliśmy do najlepszego rozwiązania. Tak. To też był dobry pomysł. Zobaczcie go. Jeszcze bardziej rozwala. Nie, to też mi nie pasuje. Okej. Okay. Czekajcie. Nie. Naprawdę nie będę szedł z wami na takie złe układy. Dobra, chwilę sobie zrobię przerwę, bo muszę coś jeszcze ustalić z filmem i zaraz lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej, bo już zbyt znany z kołów. Zaraz nam się naprawdę uda i już to jest naprawdę blisko.
Czekaj, gdzie? O, no to zrobimy już prawie tą samą konstrukcję, co na sam koniec. A, bo to jest sam koniec. Dobrze, teraz jest time 1, czyli mamy normalny czas. Byście zobaczyli, jak to powinno wyglądać na sam koniec w wykonaniu Avizonosza. Ogólnie przekombinowane na maksa. Tak, widzieliście to na miniaturce. Z tego co pamiętam, no ale to jest już w ogóle... to już po prostu jest tak odjechane, że nawet nie chcecie wiedzieć, jak ja na tym siedziałem. Ten film chyba trwał, nie wiem, 40 czy nawet więcej. Ogólnie cały odcinek nagrywałem 1,5 godziny. Więc długo. Tak, naprawdę to jest bardzo długo. No, muzyka wam się kończy. Menu teraz słyszeliście tą standardową muzyczkę z portala. Tak, ogólnie te samochodziki tutaj mają... jakoś wolno dla mnie jeżdżą. Może mam trochę zwolniony, zamulony coś tam. To ma nieważne. I udało nam się. W końcu, po bardzo długim czasie, 16 dostarczyliśmy. Tak jak mówiłem, kolejny odcinek pojawi się już niedługo na kanale. I będą to albo... nawet będzie odcinek z dwoma komorami, a później albo będzie odcinek z jedną komorą, albo odcinek live z jedną komorą. Cześć!